którzy przedstawią fragmenty dużej całości, więc postarałam się ciąć w taki sposób, żeby te cięcia nie były, nie likwidowały jakichś sensów dla mnie ważnych. Jeśli coś będzie niejasne, bo Państwa po prostu zainteresuje, to chętnie to powiem w dyskusji. Druga wstępna uwaga jest taka, że oczywiście Witlina, twórczość ma całkiem sporo literatury przedmiotu i znakomita część tej literatury przedmiotu dotyczy właśnie kwestii religijnego charakteru czy po prostu zawodnika. Ja też nie odnoszę się zupełnie w tym, co będę Państwu przedstawiała do stanu badań. Też w razie jakichś pytań do dopowiedzeń mogę swoje zdanie czy jakąś tutaj propozycję inni badaczy zreferować. Tytuł, który umieściłam w programie, przydałam do programu, to jest parafraza takiego tytułu wystąpienia, które być może Państwo znają, Tomasza Halika, księdza Tomasza Halika, który pisał o europejskim mówieniu w Wielkim Obozie. I on w tym swoim tekście rozpatrywał właśnie taką sytuację, jak to jest, że ten sam podmiot mówi i nie mówi o Bogu, a czasem nawet robi to jednocześnie, jak się wydaje. I ponieważ u Witlina mam wrażenie, że ta dwoistość też występuje, milczenia i mówienia, dlatego pozwoliłam sobie wykorzystać tytuł Halika, księdza Halika jako własny, chociaż on pewnie był ulegnie zmian. Rozpoczynam zatem. Jednym z istotnych pytań o Boga, jakie namiętnie powraca w wielu wierszach Witlina, jest problem boskiej wszechmocy i dobroci. Jego ujęcie w tej poezji, niewątpliwie wyostrzone przez doświadczenia I i II wojny światowej oraz Holokaust, przejawia się w ponawianym wielokrotnie pytaniu o konieczność śmierci i sens cierpienia, także cierpienia istot, które z racji ich statusu, nie dotyczy religijna konsolacja, umożliwiająca traktowanie cierpienia jako drogi uświęcenia, a śmierci jako bramy wiodącej do spotkania z miłosiernym Bogiem. Apogeum tych rozważań to obraz Boga jako najpiękniejszego wynalazku ludzkiego, to cytat, czyli kompensacyjnego wytworu ludzkiego umysłu, ogarniętego lękiem, na próżno szukającego w świecie znaków sprawiedliwości, i ładu. Obraz bynajmniej nie kluczowy Witlina, ale istotny. Najdramatyczniej owo pytanie o sens niezawinionego cierpienia i boskie przymioty, dlaczego dobry Bóg na nie pozwala, wypowiedziane zostało bodaj w wierszu Lamem Barana Ofiarnego. Także w wierszu o kilkadziesiąt lat wcześniejszym, a de facto odnoskującym się na dokładnie tym samym problemie, to znaczy były drzewa. Ale w wersji teraz mówionej przedstawię tylko swoje uwagi bardzo skrótowe dotyczące lamentu Barana Ofiarnego. W tym znanym wierszu opowiedziana została starotestamentowa historia ofiary Abrahama. Przedstawiono ją szeroko z punktu widzenia barana, który w finale całej historii przez ojca Izaaka, uznanym oczywiście za wyjątkowo szczęśliwy, ma zostać złożony w ofierze zamiast chłopca. W ten sposób w wierszu jednoznacznie uchylona została religijna perspektywa oglądu rzeczywistości, a w jej miejsce pojawia się rozważanie nad etyczną stroną mechanizmu ofiary. Wynika to z faktu, że baran, obserwujący i uczestniczący w zdarzeniach rozgrywających się na Górze Morze, jest istotą wykluczoną z religijnego porządku, jak sam mówi, z porażającą samoświadomością, graniczącą z autoironią, bo ja nie mam duszy. Dlatego Bóg jawi mu się jako ten, który poigrał sobie z sercem starca i ślepego posłuchu żądzę tym nasycił. Zaś Abraham to po prostu obłąkany z przerażenia starca. Wierszem sytuowano już najzupełniej słusznie w kontekście kierkegaardowskich rozważań ofiary Abrahama. W tej perspektywie warto, jak sądzę, wskazać, że podmiot mówiący został tu wybrany tak, aby na zdarzenia mające niewątpliwy charakter religijny nie był w stanie spojrzeć w taki właśnie sposób, wydobywający religijny sens zachodzących zdarzeń. A jego optyka zostaje z mocą narzucona czytelnikowi, który nie może łatwo odrzucić narzucającego się współczucia wobec innego zwierzęcia, zapytującego, czemuż innego życia nie oszczędził. I etycznych wątpliwości, czy wolno poświęcić życie, choćby stworzenia bez duszy, dla spełnienia motywowanego religijnie, lecz etycznie niepojętego wymogu ofiary. Porządek religijny i etyczny jawią się tu jako całkowicie rozbieżne. Budowana na fundamencie religijnym postawa Abrahama, który gotów był posłusznie złożyć w ofierze własnego syna, jest, jak pisał Kierkegaard, a co wierzy Witlina powtarza w sposób równie dobitny, z punktu widzenia etyki całkowicie niezrozumiała.
komuś, kto patrzy z innego niż religijnego punktu widzenia, Bóg jawić się musi bowiem jako tyran, nieczuły na ludzkie i zwierzęce cierpienie, nawet takie, które, jak się wydaje, przekroczyło wszelkie wyobrażalne granice. Cytuję Lament. Całe narody w krematoriach płoną, złowonne dymy w stropy niebios biją, lecz aniołowie z nich nie wyfruwają, by ręce katów powstrzymać od mordu. Wiersz, w którym opisano okrutną rzeczywistość cierpienia z perspektywy kierkegaardowskiego stadium etycznego, jedynego dostępnego zwierzęcemu bohaterowi, zmusza do rozumienia optyki kogoś, kto jest przekonany, że świat ufundowany jest na ludzkim okrucieństwie i boskim, co całkowicie niepojętym przyzwoleniem. Rewersem problematyki niewinnej ofiary jest zatem pytanie o ludzką grzeszność i o to, dlaczego Bóg nam ją pozwala. Także i wobec tego pytania Wittling daleki jest od salwowania się przyjęciem religijnego punktu widzenia i może wątpliwości. Teraz fragment o takim wierszu Wittlinga zatytułowanym Z drzewa poznania. Centralną część utworu ma charakter narracyjny i jest opowieścią o zdarzeniu, jakiego podmiot był świadkiem w wiejskim zakątku Umbry. Rozpytana atmosfera świata przedstawionego odsyła do poezji antycznej z jej środkową tradycją, podobnie jak rytmiczne i syntaktyczne ukształtowanie tego fragmentu czytelnie nawiązuje do poezji Dany. Miejsce zdarzeń to przestrzeń łącząca biblijne i antyczne skojarzenia, intensywnie przez Wittlinga wyzyskiwane. Miejscowość Montelupo zyskuje epitet rajskie i dzieje się tak zapewne zarówno z powodu jej pierwotnej doskonałości, jak i z powodu zdarzeń, które się tam rozegrały. Cytuję. Ujrzałem węża. Nie pełzał po łące wśród wonny mięty i błękitnych ostów, ale wysoko na konarze dębu zaczaił się, by ptaszki w gnieździe dusić. Solidarnością ptasiego rodzaju wiedzione węża na drzewie wyczuły, popasające na łące indyki. Z kapitolińskich, biorąc przykład gęsi, zmienionym głosem zaalarmowały w pory starego kontadina Pepe. Przybiegł i pałką strącił węża z drzewa i łeb diabelski kamieniem rozpłatł. To, że w Montelupo nie zwyciężył złowrogi wąż, lecz zatriumfowała sprawiedliwość, dająca szansę przeżycia słabszym i udaremniająca niegodziwe zamiary, nadaje miejscowości wymiar identyczny, jeśli nie utopijny. W tym sensie umbryjska kraina wydaje się mieć pewną zasadniczą przewagę nad trajskim ogrodem, w którym wąż, wykorzystując naiwność pierwszych rodziców, odniósł brzemienne skutki zwycięstwa. Refleksja nad tymi wydarzeniami sprawia, że w finale wiersza powraca, choć w diametralnie zmienionej optyce, tematyka rajskiego pochodzenia zła. Pytanie, jakie kieruje podmiot do władcy świata, ma charakter zupełnie zasadniczy, choć ubrane jest w budząco nieważką formę słowa. Czemu, o wielki Boże, w Twoim raju nie było wtedy kontadina Pepe? Indyki chyba były. Lecz jakże mógłby znaleźć się w Edenie, gdybyś na wieczną, bezgrzeszną bezdzietność skazał rodziców ludzkiego rodzaju? A tak cheruby i ten miecz ognisty, policja. Żartobliwe z pozoru retoryczne pytanie otwierające finałowy fragment okazuje się w istocie kłopotliwe. Nie pada na nie w tekście odpowiedź i to nie ze względu na ujawniony w wierszu humorystycznie potraktowany paradoks. I próbą byłoby zawarte w tekście implicytnie stwierdzenie, że Bóg pragnął obdarzyć ludzi wolną wolą i nie chce bezpośrednio interweniować w sytuacjach, kiedy mają możliwość jej używać. W rezultacie wszelako obraz Boga, do którego zwraca się podmiot w ostatniej stronie, jest głęboko paradoksalny. W pewnej rękopiśmiennej notatce Wittlinga przyjmuje to literacki kształt: Panie, sprawbym o Tobie nieudodrębniemanie. Bóg pozostaje wprawdzie wszechmocny, ale obdarzony wolną wolą człowiek analizujący etyczną kondycję ludzkości ma prawo pomyśleć o nim rozmawiać. Teraz przez chwilę chciałabym jeszcze powiedzieć o innym wierszu Wittlinga tytułem wstępu. Charakterystyczną cechą wittlingowskiej utworu po tematyce religijnej pozostaje wpisana w nie paradoksalność, czy raczej wielogłosowość, polegająca na eksponowaniu wewnętrznie sprzecznego stanowiska podmiotu, wrażliwego etycznie, a zarazem zdolnego przekroczyć perspektywę etyczną na rzecz religijnej lub w kierunku przeciwnym. Zamiast dociekać, które z nich wydaje się lepiej odzwierciedlać wittlingowskie przeświadczenia i w ten sposób przyznawać prymat jednemu z nich, warto skonstatować po prostu, że Bóg jawi się w tej poezji jako istota w ludzkiej optyce głęboko paradoksalna. Nie tyle nawet nieodgadniona, ile raczej widziana na coraz to inny sposób, bo z różnych, porządek etyczny, porządek religijny, porządek wiary, punktów widzenia, a także, że taki sposób mówienia o Bogu podtrzymujący niepewność i mnożący pytania, nie przynoszący
pewności i ostateczności uzyskanych wyników jest dyrektywa bardzo charakterystyczna. Wierszą, w którym z jednej strony mowa jest właśnie o nieprzestawalności doświadczenia zła świata oraz religijnego porządku widzenia rzeczywistości, z drugiej zaś o tym, że stadium wiary nie jest osiągniętym raz na zawsze, finalnym spokojem ducha i długą pewnością, jest właśnie psalm. Cytuję początkowy fragment tekstu. Boże proroków, zmierzchów i wichury, Ojcze niebieski. Ja, Józef Witling z pokolenia Judy, staję przed Tobą w nagości mych grzechów, żeby niegodnymi ustami wybełkotać Twą wielkość. Ze strachem postrzegam, jak serce moje coraz bardziej chyli się ku ziemi, na której coraz rzadziej przebywa Twa stopa. Zanim się wszyscy zatracę w ziemskiej miłości, chcę Ci resztkami mojego dzieciństwa zaśpiewać psalm. Niech on zostanie u Ciebie zakładnikiem mej wiary, aż do godziny mojej śmierci. A gdybym kiedyś zaparł się Ciebie, niech mnie przed Tobą odkupi. Wiersz jest trawestacją pieśni słonecznej świętego Franciszka z Asyżu i traktować go można, pewnie tutaj idąc drogą Antoniny Lubaszewskiej, jako wyraz witlinowskich poszukiwań duchowych. Utwór wskazuje jednak wyraźnie, że owe poszukiwania naznaczone są duchem czasów, w których samo pojmowanie wiary religijnej zmieniło się względem przednowoczesnego, także franciszkowego jej rozumienia. Wiara jako resztki dzieciństwa musi kojarzyć się z kantowskim opisem oświęcenia jako stanu porzucenia dzieciństwa właśnie, momentu, w którym rozmaite przesądy zostają zdemaskowane i odrzucone. Jak sądzę, to właśnie dlatego, że przywiązana do rozumu nowoczesność ujęła to, co religijne w nawias i przesunęła poza sferę zjawisk, o których człowiek może racjonalnie rozstrzygać. I to nie z powodu obecnego w świecie zła fizycznego, który ma przecież charakter ponadczasowy. Podmiot twierdzi, że boska obecność na ziemi jest coraz rzadsza. Zarazem wiara jest dla Witlina czymś jak dzieciństwo pięknym, choć z konieczności nietrwałym, obiektem wspomnień i pamięci, bliższym czaru niż faktyczności, a przecież kształtującym człowieka na zawsze. Przed skutkami ewentualnej utraty wypada bronić się zawczasu, pisząc wiersz modlitwę, który jako zakładnik wiary przypomni kiedyś człowiekowi, wątpiącemu i tracącemu łączność z Bogiem, o jego niegdysiejszych przekonaniach, które najwyraźniej są stanem łaski wartym tego, by o niego zabiegać. Podmiot zaświadcza bowiem w tekście nie o niezachwianej wierze, jaka jest jego udziałem, a przeciwnie, o własnej wierze zmiennej, niepewnej, ulegającej dynamicznym, wymykającym się kontroli przemianom, a która może nawet, czego podmiot jest świadom, pewnego dnia zamienić się w radykalne zmienienie. Utwór przynosi niewyartykułowane wprost, lecz wyraźnie implikowane, znane skomentowane wcześniej wierszy Witlina, pytanie o przymioty Boga, który pozwala na istnienie w świecie bólu i cierpienia. Przeczytam teraz krótkie, wybrane fragmenty. A pochwalony bądź porykiem wszelkiego bydła, rżeniem koni, bekiem owiec, szczekaniem psów, miauczeniem kotów i brzękiem wszelkiego owadu, a pochwalony bądź śpiewem ptaków. Ale Tobie niech zakracze chrup nad zwłokami żołnierza, niech zakracze nad padliną pohańbionego człowieka. Pochwalony, pochwalony, o pochwalony bądź wiekuisty Panie, smakiem chleba naszego powszedniego i smakiem wody i smakiem wina, pochwalony bądź ciałem i krwią Twego Syna i pochwalony goryczą i żalem i pochwalony rozpaczą, tych, co są głodni i płaczą i krzyczą, że nie ma Ciebie. Na tym tle dość szczególnie wybrzmiewa zakończenie utworu. Hosanna, Hosanna na wieki wieków. Amen. I bądź pochwalony modlitwą tych, którzy w Ciebie nie wierzą. Kina Beki, dopowiedzenie następujące po modlitewnym Amen, wskazuje na witlinowską potrzebę uwzględnienia w wierszach poświęconych tematyce religijnej perspektywy drugiej strony. Tych, którzy nie mają dostępu do religijnego oglądu rzeczywistości, bo albo są z definicji wykluczeni, jak baran ofiarny czy drzewo krzyża, albo nie jest im dana łaska zawierzenia. W świecie nowoczesnym coraz rzadziej obecna. Ani tytuł wiersza, lokujący utwór w domenie tradycji religijnej, ani też fakt, że odsyła on wyraźnie do pieśni słonecznej świętego Franciszka, nie udaremniają wpisanych w tekst optyki etycznych zastrzeżeń co do natury świata, który wszelako, ostatni wers świadczy o tym dowodnie, nie redukują głębokiej potrzeby religijnego zaufania, nie zawsze zaspokojonej, lecz zawsze istotnej dla ludzkiej egzystencji. Ta chwiejna równowaga między dwoma stanowiskami sprawia, że wiersz, mimo eksponowania jego osobistego charakteru, nie stanowi jasnej deklaracji takich czynnych przeświadczeń. Głos podmiotu czy poety, tak bo pisze ja Józef Witling z pokolenia Judy, to jest szczególnie interesujące, nie jest to głosem autorytarnym,
gdyż jest w istocie wielogłosem zapraszającym czytelnika do intensywnego namysłu i wskazującą stawkę, o jaką się gra. To dlatego właśnie Gitlin mógł zdecydować się na tak radykalny gest, jakim jest przedstawienie się w wierszu z imienia i nazwiska, bez obawy o zredukowanie tekstu do rangi taniej sensacji albo statusu literatury dydaktyczno-moralniającej. Psalm, w którym słychać głos Józefa Gitlina z pokolenia Judy, ma charakter osobisty i służy wyrażaniu siebie, rozumianemu jednak nie jako ekshibicjonizm natury emocjonalnej, moralnej czy psychologicznej, lecz jako próba ukazania się autora jako osoby mającej światopogląd, wyznającej wartości, a zarazem skłonnej do dialogu na ten temat, a nie wygłoszenia wykładu. I przechodzę do części ostatniej, również skracanej. W Gitlinowskim pisaniu o Bogu czy do Boga daje się zatem zauważyć pewien paradoks, którego naświetlenie uważam za konieczne, by obraz Boga w poezji Gitlina ujawnił się w całej swojej złożoności. Z jednej strony Bóg bywa w lirykach autora hymnów adresatem niezwykle bezpośrednich apostrof, niekiedy o stricte modlitewnym charakterze. Co to, że konstrukcja tych utworów czy fragmentów po części przynajmniej wywodzi się z żydowskiej tradycji dialogowania z Bogiem, osobistego obcowania z Nim i poruszania w rozmowie z Nim spraw mniej czy bardziej istotnych, tradycji dla Gitlina niewątpliwie ważnej i przede wszystkim wielokrotnie wykorzystywanej. To jest ten znany finał wiersza Trwogę przed śmiercią, a jeśli znajdziesz choć stu sprawiedliwych, ostaw nas Żydów, prawda? A jeśli znajdziesz choć stu nieokrutnych, nieczynnych smutnych i tak dalej. To, a w tonie nieco bardziej protochwilnym w rękopiśmiennych notatkach zapisywał na przykład: któryś mnie stworzył na swój obraz i podobieństwo, spójrz na mnie, tak wyglądasz. Z drugiej strony Gitlin z najwyższą niechęcią odnosił się do prób czynienia z literatury pola ekshibicjonistycznych pokazów najintymniejszej relacji, za jaką uważał tę wiążącą człowieka i Boga. Jego krytyka ma charakter etyczny i mówi wiele o postrzeganiu przez Gitlina nowoczesnej literatury i kultury. Cytuję: całą małość i snobizm naszych czasów ujrzymy w tym, że nasze listy do Boga świadomie nie idą do miejsca przeznaczenia, ale otwieramy je przed ludźmi i bierzemy za nie honoraria. Nieokreślonym, lecz łatwym do zrekonstruowania postulatem artystycznym, jaki wynika z tego fragmentu, jest zasada najwyższej powściągliwości obowiązującej pisarza podejmującego tematykę religijną. Poruszanie tak osobistych strun jest zawsze wedle Gitlina sprawą etycznie dwuznaczną. Zapisków potwierdzających takie stanowisko można przytoczyć bardzo wiele. Na przykład napisać książkę religijną z przedmową samego Pana Boga. Notował pisarz ironicznie w kontekście problemu literatury religijnej, dodając ku pamięci na marginesie rozważań nad duchową wartością sztuki, że cytuję: Van Gogh i Cézanne nie namalowali ani jednego obrazu religijnego oprócz Gogi Elgego. Wydawać się może, iż związane z tym kręgiem zagadnień wypowiedzi pisarza mają niekiedy charakter wewnętrzny sprzeczny. W manuskrypcie zawierającym fragmenty nieukończonego tomu Chorały Gitlin zapisał lapidarne, lecz znamienne zalecenie, by, cytuję, w chorałach unikać słowa Bóg. Proza ta brzmi paradoksalnie, nie muszę tłumaczyć dlaczego, i w fenomenalnym skrócie oddaje sprzeczność, jaka charakteryzuje twórczość Gitlina, czy raczej tej jej część, która poświęcona jest problematyce religijnej. Poetyka przynależących tu utworów jest bowiem wypadkową dwóch do pewnego stopnia kontradyktoryjnych przeświadczeń. Uznania tej tematyki za niezwykle ważną, bo skorelowaną z ludzkimi pytaniami egzystencjalnymi, wątpliwościami etycznymi, oraz poglądu, że podejmowanie jej wprost grozi zawracaniem istoty problemu na rzecz efektownej pisarskiej autopromocji. To zapewne wyjaśnia, dlaczego wśród ogłoszonych drugim wierszy Gitlina o tematyce religijnej nie znajdujemy prawie wcale wielkie wyznania. Kwestie te są zaś albo podejmowane w ramach wielkiej roli, albo obwarowane solidną dawką ironii, znakomicie tonującą górnolotne, Gitlin powiedziałby snobistyczne, aspiracje, którymi często podszyta jest, zdaniem pisarza, literatura podejmująca tematy religijne. Zarazem ironia i maska nie są w stanie przesłonić ani ważnego miejsca tej problematyki, ani też rangi i powagi egzystencjalnych i etycznych zagadnień z nią skorelowanych. Wszystko to sprawia, że obraz Boga w poezji Gitlina jest migotliwy, niejednorodny, powstający pomiędzy familiarnym, modlitewnym zwrotem ku niemu, a dramatycznymi paradoksami, jakie obfitują próby uzyskania w porządku religijnym odpowiedzi na ludzkie dylematy etyczne i pytania egzystencjalne. Jednocześnie zauważyć trzeba, że wszystkie apostrofy podmiotu kierowane do Boga w gitlinowskiej poezji poświadczają autentyczne, żarliwe pragnienie rozmowy z Bogiem.
bycia blisko z nim w głębokiej relacji, w poszukiwaniu odpowiedzi na egzystencjalne i etyczne rozterki. Dzieje się tak i we wczesnych hymnach, w utworach takich jak Trwoga przed śmiercią i w utworach dużo późniejszych, także komentowanych wcześniej wierszach powojennych. Najintymniejsze, pozostawione w rękopisach, okrucho o charakterze ściśle osobistym, to prośba o łaskę i dobro dla siebie i świata. Cytuję. Oświeć mnie lukiem świetlanym Twojej łaski, wielki gasicielu, o Panie, zgaś ciemną gwiazdę nad światem. Szczególne miejsce wśród tych lirycznych drobiazgów znajduje modlitwa o charakterze metaliterackim. To też rękopis. Cytuję. Duchu Święty, błogosław mego Watermana, zatrzepocz białymi skrzydłami w moich słowach. Czy istnieje sprzeczność między sensami, jakie płyną z tej najgłębiej intymnej prośby pisarza o błogosławieństwo dla swego pisarstwa, a znaczeniami niesionymi przez lirykę, w której nie ma wyznań i deklaracji? Są za to nierozstrzygane pytania, dramatyczne zwątpienia, gorzkie ironie. Moim zdaniem nie. Wydatnikowa modlitwa jest wyrazem woli poddania się nakazowi, cokolwiek czynicie, na chwałę Bożą czyńcie. Zarazem realizacja pisarska tego postulatu nie podlega przecież jakimkolwiek wynikającym z religii i wiary formalnym wymogom. Niekoniecznie przecież jest to modlitwa o dar tworzenia solennej, umoralniającej, nabożnej wersji religijnej. Taki Litwin nigdy nie pisał. Na pewno jednak jest to modlitwa o to, by powoływana przezeń do istnienia literatura zawierała w sobie horyzont duchowy i otwierała na niego inny. W dziełach, które z racji podejmowanej problematyki można określić jako utwory religijne, Litwin nie chciał oznajmiać, a bawić ku określonej tematyce. Nie stwierdzać i głosić, a wskazywać trudne drogi zwątpienia i zawierzenia, wiecznie nieukończone. Służył temu wypracowany przez niego model komunikacji literackiej, mający wiele wspólnego z komunikacją pośrednią, jaką w dziedzinie mówienia o religii postulował Kierkegaard. Opierającą się na pośredniości, zagadkowości i wieloznaczności komunikatu, służący utrzymywaniu czytelnika w stanie zawieszenia co do ostateczności wygłaszanych sądów. Przed pisarzem, któremu bliskie były zarówno rozważania etyczne, jak i problematyka religijna, otwierała się w ten sposób niezwykle atrakcyjna droga. Ucieczki przed z jednej strony małością i snobizmem, jak sam pisał, a z drugiej przed nieznośnym dydaktyzmem i religijną tendencyjnością, o których odwykli czytelnicy nowoczesnej literatury, a które i jemu samemu, uważającemu wiarę za sprawę bardzo osobistą i traktującego ją refleksyjnie, był czymś z gruntu obcym. Litwin uważał problem wiary za fundamentalny dla ludzkiej egzystencji i właśnie dlatego nie chciał wypowiadać się literacko w tej sprawie ani wiążąco, ani autorytarnie. By nie usypiać wrażliwości czytelników, lecz zmuszać ich do namysłu nad niełatwymi, a istotnymi zagadnieniami. Podobnie u stwórcy, który w jego poezji pojawia się bardzo często, pisał w formach wielogłosowych, paradoksalnych, z rozmaitych punktów widzenia. Na najistotniejsze pytania egzystencjalne, w tym pytanie o Boga, człowiek musi sobie bowiem, zdaniem Litwina, ale i zdaniem Kierkegaarda, odpowiedzieć sam. Taką drogę przebywają wikłający się w paradoksach bohaterowie wierszy Litwina i takie też zadanie stawia Litwin przed swoim czytelnikiem, uważając literaturę za znakomite medium budzenia etycznej i religijnej wrażliwości. Jak bowiem pisał w eseju z roku 1930. Jednoznaczna postawa wobec życia jest zaprzeczeniem wszelkiego tragizmu. A to, że twórca liczy się ze swoim tragizmem, jest największą koncesją, jaką może dać publiczności. Nie należy żadnego człowieka pozbawiać możliwości uczestniczenia w dramacie i odnalezienia się w nim. A pozbawiamy go tego, stawiając jednoznacznie sprawy, które go najbliżej obchodzą. Dziękuję.